Rywalizacja między BKS Bostik a Unią Opole zakończona. 7. miejsce dla siatkarek z Opola, 8. dla drużyny z Bielska-Białej. Czy z takimi nadziejami się przyjeżdżaliście tutaj do Bielska-Białej? No, ten pierwszy mecz bardzo wyrównany, chociaż przegrany przez Unii 0-3. Miałyście chyba nadzieję, prawda? Bo to pokazałyście na boisku, że dzisiaj da się odwrócić te losy tej rywalizacji. Wiedziałyśmy, że to będzie trudny mecz, ale przyjechałyśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby walczyć. I to był nasz główny cel. Myślałyśmy o każdej następnej piłce, a skutek jest taki, że nam się po prostu udało. Fajnie. W Opolu rywalizacja była bardzo wyrównana. No i ten wynik 3-0 nie świadczył wcale o tym, że było to zwycięstwo łatwe. I dzisiaj chyba też nastawialiśmy się na równy, wyrównany mecz. Przede wszystkim w Opolu dziewczyny z Opola popełniły dużo więcej błędów niż my, a dzisiaj role się odwróciły i wynik jest jaki jest. Po prostu my to zrobiłyśmy w gorszym meczu, gdzie był złoty set. Po raz drugi, Ola, ty o tym wiesz, po raz drugi jakby zajmujemy wyższe miejsce w fazie zasadniczej, a potem przez złoty set, bo tak samo było w tamtym roku z Grotem Budowlanym i Łódź, jednak spadamy o to oczko niżej. Ta rywalizacja o to 7. miejsce była dla was ważna? No na pewno, nikt nie chce kończyć sezonu przegrywając, więc na pewno wyszłyśmy w pełni zmobilizowane i chciałyśmy wygrać ten mecz. No niestety nie udało się. Radosna będzie ta podróż do Opola, krótka, bo z Bielska-Białej niedaleko do Opola, ale chyba szczęśliwe, że kończycie ten sezon, pierwszy sezon w Tauron Lidze na 7. wysokim miejscu. My już byłyśmy zadowolone z tego, że weszłyśmy w ogóle do playoffów, a to 7. miejsce po prostu daje jeszcze większą radość. Dziękuję bardzo. Super.